Witam, witam na kolejnej dniówce na dzielni, na moim kwadracie, dzień piąty, lody czekoladowe, słuchajcie. Ja jestem trochę zakrypnięty. Pobudka, z czego rżysz, McNab? Kelly, miałeś sporo roboty wczoraj, nie? Poradziłeś sobie z najważniejszym. Igor Denko był zadowolony. Nawet bardzo. Tak bardzo, że chciałby tu zostać i z tobą służyć. Błagam, nie. Niestety jest już w Nowosybirsku. Narzekali mi w centrali na ciągłe zgłoszenia. Ale wybroniłem cię, Kelly. Wiem, że robiłeś, co mogłeś. Co tam dalej mamy? Poradziłeś sobie z mandatami. Odholowałeś minimum 3 wodzy. Bardzo dobrze. Podsumowując. Wzorowo się spisałeś, oby tak dalej. Wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. Macie do wystawienia 4 mandatów za światła. I patrolujcie swoje rewiry. Dobra, muszę się odlać. Koniec odprawy. Czyli 4 mandaty za światła i patrolowanie ulicy, ale prawdopodobnie za dnia jeszcze coś się do tego dołoży. Na pewno jakaś mafia, na pewno jakiś gang. Trzeba będzie to mądrze rozwiązać, kurde. Dzisiaj 5 mandatów za światła i patrolowanie. Uważaj, żeby były poprawnie wystawione. Nie trać głowy. Stoicie na zakazie. Chujek, tu można parkować. Więcej cię nie podwieziemy. Akurat, lubicie moją wodę po goleniu. Dobrze. Na służbie, pamiętaj o mandatach. Dobra. Patrzymy od razu. Muszę dojść pod 6 i skończyć rewir. Tak. Tylko tak patrzę jeszcze jednym okiem na samochody, czy czasem nie mają zepsutych świateł. Ok, tu jest spokój. O, właśnie. Mandacik za oświetlenie. Proszę bardzo, jeden mandacik za oświetlenie. No tak teraz patrzę, czy ktoś tutaj... O, czy przypadkiem ty tutaj sobie... Nie. Dobra, o, tutaj mamy mandacik za oświetlenie. Oświetlenie, parkowanie, proszę bardzo. Cyk. Odholowanie. I lecimy dalej. Mam nadzieję, że zrobimy podwójną normę. A ten jest zaparkowanie ewidentny. Okej. Okay. I chyba tutaj jeszcze mamy z tyłu światło. Tak, z tyłu mamy światło. Oświetlenie, proszę bardzo. Na śniadanko moglibyśmy też wpaść. Żeby sobie podbudować troszeczkę staminę. Ale może najpierw dojdziemy do samego końca. Jak tam w ogóle nasza stamina? Stamina jest na zero. Dobra, może dojdźmy na sam koniec i później będziemy się bawić w mandaty. Muszę dojść do Hi-Fi i skończyć. Dobra. Przed 11. To mamy jeszcze sporo czasu. Proszę bardzo. Pyk. Wszystko. Jest ok. Patrol skończony. Przyjęliśmy. Ja tak się patrzę na światła i nic nie widzę. Dobra. Wystawmy tutaj za parkowanie. Pyk. Ok. Czy ja mam coś jeszcze do zrobienia w sumie? Nie, mandaty za światła. Okej, jedziemy dalej. Komuś się zepsuło może światło? Halo, halo. No nie. Tutaj tylko parkowanie. Ale świateł? Ze światłem. Uda się do sklepu Adamskiego. Złapali złodzieja. Pod 617. Dobra. Lecimy do Adamskiego. Po drodze patrząc na światło, żeby chociaż wyrobić tą normę. Nikt z tych świateł nie ma. Dobra. Dzień dobry, panie Adamski. Jakieś kłopoty? Gwałt, rozbój w biały dzień. Co zwędził? Żelki. Aha, nie za duży jesteś na żelki? Czy jesteś małą dziewczynką? Nie, odwal się. Utrudniasz życie mi i panu Adamskiemu. Dostaniesz nauczkę. Ma pan tu jakiś składzik, panie Adamski? Niech pomyślę. Na zapleczu jest chłodnia. Ej, co chcecie zrobić? Szkoda mi czasu na jebanie się z papierkami. Siedzisz karę w chłodni. Chyba żartujecie. Zamknij w chłodni albo pójść wolno.
Zamknijmy. Ratunku, pomocy! Panie Adamski, przyjdę później go wypuścić. Nie ma tam niczego, czym mógłbym... Przepraszam. Nie, jest pusto. Tylko bardzo zimno. Nie można tam siedzieć za długo. To postaramy się nie zapomnieć o śmieciu. W porządku. Będę po niego przed 4:00. Dzięki, pani Kelly. Tu centrala. Mamy doniesienia, że mafia ściąga haracze. Gdzie? Podobno w Moonwalkie Donut. Przyjąłem, zajmę się tym. Szlak by to trafił. Tylko problem jest, wiecie jaki? Że mafię podpadniemy. To nie nasi czarni kropnęli grubego Majka, tak? Bardzo chcą się dowiedzieć, kto to zrobił. Gorączkowe akcje. Mów dalej. Za to zgadnij, kto świętuje. Kłamliwe makarony. Dzięki za info. Wszystko tu śmierdzi ściemą na mile. Najlepiej chyba grać głupka. No dobra. Kurde, no i zastanawiam się, czy makaroniarzy tutaj ścigać. Bo mafia jest na plus 10. Dzień dobry. Jak idą interesy? Pan policjant nie w porę. Właśnie. Milcz. Dobrze wiem, co się tutaj dzieje. Pan powinien już odejść. A my porozmawiamy na osobności. Kurde. No, aresztuj. Nie będę tego tolerował. Nie na mojej zmianie. Zwrócisz teraz pieniądze i pójdziesz ze mną. Zapamiętamy to sobie. Jesteś aresztowany. Kurde. Potrzebuję radiowóz. Ajajajajaj. Podpadniemy trochę makaroniarzom. Ale mam nadzieję, że uda nam się to jakoś wyjść z tego. Kurde, akurat dwa samochody, które mogłyby dostać mandat. Zobaczcie, mafia minus 10. To jest straszne. Z mafią musimy dobrze żyć. Z mafią musimy dobrze żyć. No ale dobra, no już jak tutaj... Nie najlepsza chwila, Smurfie. Pi, pi, pi. Co do chuja? Pi, pi, słyszycie to? Co ty wyczyniasz? To mój osobisty wykrywacz włoskich szuj. Więc albo wyprowadzisz stąd swój elegancki tyłek, albo ci w tym pomogę. Talaglia mówi ci to coś... Aresztuj. Jego znam. Ciebie nie. To mój rewir. Lecisz na dołek. Zapamiętam cię, chujku. Jesteś aresztowany. Centrala. O, światełko. Dobrze, światełko do nieba. Tutaj, kurde, trzeba go... Szybko, 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 szybko. Bierzcie go i... Kurde, bo mi ktoś odjedzie. A mam mandacik za oświetlenie. Bier go, bier go, bier go, bier go. I to będzie minus 10 kolejne dla mafii. Ja pinkole, trzeba będzie się... okej, okay, no kolejne minus 10. Ja pierdziele. Straszne. Jestem na minus 10 z mafią. Co tam? Norma mandatowa wyrobiona. Zrozumiałem, 4-2-1. Lepiej, żeby skargi nie wpływały. Nie ma obaw, bez odbioru. Dobra. To ja mandatówkę teraz sobie może wyrobię lepszą, w sensie... Zrobimy jakieś parkowanie. O. Pyk. Tutaj mamy kolejne parkowanie i nawet hall, bo stoi przy hydrancie. Więc bierzemy go na hall. Tutaj mamy kolejne parkowanie. Tutaj prawdopodobnie jest ogumienie, bo jest taki znak za tymi. Ale tutaj możemy sobie pyk. A, miałem trochę pojeść. Okej, okay, zjedzmy sobie trochę. Pieniądze nam tutaj trochę umkną. Ale właśnie. Ej, właśnie, ja mam o której? O, przed 4:00. Dobra. Ja bym sobie może poszedł jeszcze zjeść coś, chociaż zaraz. Mamy plus 2, więc jest okej. Okay. Mamy jeszcze plus 2, więc jest okej. Okay. Tutaj nie mogę... Nie wiem, dlaczego czasami nie mogę wystawić mandatu. Wystaw mandat za parkowanie. I powinna być podwójna norma mandatowa wyrobiona. Mam nadzieję, że to nie muszę wystawić podwójną za światła. Kolejny wóz. Zaparkowanie. A tu będzie zaparkowanie i zaoświetlenie. O, mafia coś od nas chce. Zaoświetlenie i zaparkowanie. Dobra. Ktoś jeszcze po lewej coś chce. Co tam, kapitanie? Trzeba czegoś? Świetny towar za 20. Nie, odmów. Może innym razem. Jest jeszcze jedna sprawa. Potrzebuję ochrony. Wczoraj o 4:00 przyszło tutaj paru wyżelowanych makaroniarzy. Powiedzieli, że dzisiaj też sprawdzą, czy nie sprzedaje.
Bądź wtedy w pobliżu, to obaj unikniemy kłopotów. Podaj mi się. Nigdzie mi się nie spieszy. Będę tutaj. Mogę tutaj postać, będę o czwartej. No tylko, że problem jest taki, że o czwartej jeszcze umówiliśmy się na gościa, na wpuszczenie gościa z chłodni. Witam, panie posterunkowy. Mam małą prośbę. O co chodzi? Szukamy samochodu Alfonsa, tak zwanego naszego człowieka, to znaczy naszego człowieka. Chcemy wiedzieć, gdzie parkuje, bo mamy pewne podejrzenia. To czarny Krodilak, numer rejestracyjny JA 382T. Poszukaj samochodu. Próbuję znaleźć wasze auto. Jak pan je znajdzie, proszę przyjść do Lugiego. Okej. Czarny Krodilak, tak? Tu mamy zaparkowanie. O, tu mamy zaoświetlenie jeszcze. Mandat za oświetlenie. Możemy iść coś zjeść, ewentualnie znaleźć właśnie faktycznie ten samochód. Czarny Krodilak. Z czarnym będzie łatwiej. Bo czarny się rzuca w oczy, nie ma go dużo na dzielni. Więc zobaczymy. Pa, pa, pa. Dzisiaj powiedziałbym tak w miarę spokojnie, oprócz tego na przykrzeniu się mafii. Jest czarny Krodilak chyba. Sprawdźmy numery. A, jest Krodilak. Sprawdź rejestrację. JA382T. Mogę go zakapować albo ostrzec kogoś w Lombardzie. Nie no, zakapujemy. Oczywiście, że zakapujemy do mafiozów, bo jesteśmy na napięku z mafią. Na napięku jesteśmy z mafią. Dzień dobry, może lunch? Jak zwykle na kosz firmy. Skorzystaj oczywiście jak najbardziej. Będzie chyba 15 minut właśnie. Za wiele tutaj nam czasu nie umknie. Dziękuję. Stamina nam się trochę podreperowała. Pod numerem 631 wybuch pożar. Odholuj samochód zastawiający hydrant. Kuźwa, mać 631. No ty gnoju. Jest tam mandat za parkowanie i odholujmy gościa. Out. Dobra. Samochód odholowany. Przyjęliśmy, dobra robota. No i świetnie. No i niech teraz przyjadą, niech sobie to ugaszą, a ja idę powiedzieć o tym samochodzie. Jeszcze patrzę, czy ktoś tutaj nie ma czasem światła zepsutego. To byśmy na pewno zrobili podwójną normę. O, proszę bardzo. I o, czemu nie mogę wystawić mandatu? Zastanawiam się, dlaczego czasami nie mogę wystawić mandatu. Witamy pana posterunkowego. Chcieliście, żebym sprawdził dla was ten samochód. Tak, dowiedział się pan czegoś? Zdaje się, że ten, kto nim jeździ, lubi się z gangiem. Samochód znalazłem zaparkowany pod lombardem. Rozumiem. Proszę przyjąć ten dowód wdzięczności. Pieniądze, mafia plus 10, więc jesteśmy teraz z mafią na 0. Więc jest ok. Myślę. Myślę, że jest ok. Tutaj mamy tylko i wyłącznie parkowanie. Zaparkowanie, mandacik. I teraz tak, trzeba pilnować czwartej. Trzeba pilnować czwartej na dealera. Między czwartą a czwartą 20. Zwolnić złodzieja z chłodnicy między drugą a AO. To możemy w takim razie zwolnić złodzieja już w tym momencie. Od Adamskiego. Patrząc, czy czasem ktoś nie ma światła stukniętego. Nie. No okej. No, chyba już się dosyć nasiedziałeś. Zimno. Sprawiał kłopoty? Trochę krzyczał, a potem się uspokoił. Będziesz kradł? Nie, już nie. Będę przysięgam. Żeby mi to było ostatni raz. Więcej nie będę, bo zamknę cię skudłatym. Proszę, nie, spadaj. Dzięki, panie posterunkowy. Przyjemność po mojej stronie. Do widzenia. Tu centrali. Co masz tam dla nas? Sprawa załatwiona polubownie. Wystarczyło spisanie i pouczenie. Rozumiałem, bez odbioru. Okej. Okay. Dostałem coś? Nie. Ochronić dealera między czwartą a czwartą 20. To dla gangu jest pewnie zadanie, ale raczej bym ten gang wystawił, bo prawdopodobnie przyjdą makaroniarze. Lina, co robisz? Chcę porozmawiać. Co się stało? Już mnie nie nienawidzisz? Tato, przestań. Wejdźmy do kościoła, pogadamy. Lol. A bo to córka jest. A, okej. Co się stało? Wiem, że masz kłopoty. No, nie pierwszy raz. Wiem więcej niż myślisz. Skąd? Powiedzmy, że mam przyjaciela,
który jest też twoim przyjacielem. Kto to taki? Nie powiem. On by tego nie chciał. Kto to taki? Przyjaciela, przyjaciel mamy, nowy. Z tym ostatnim się nie przyjaźniłem. Od niego wiem, co się stało. I chciałabym, abyś się z tego wyplątał. To jest nas dwoje. Do tego jestem niewinny. Nie chcę mieć ojca kryminalisty. Uczyłeś mnie, co to uczciwość. Uczyłem cię też siadać na nocniku. Tato, mówię poważnie. Regularne stolce to oznaka zdrowia. Pora, żebyś oczyścił swoje nazwisko. Nasze nazwisko. Z tego całego gówna. Lubię, kiedy używamy gównianych metafor. Muszę już lecieć. Do zobaczenia. Kocham cię. Wiem. Czas na popołudniowy patrol. Popołudniowy patrol. Ten kraniec ulicy jest okej. Okay. A tutaj mamy jeszcze... Czemu nie mogę wystawić mandatu? To jest samochód, przy którym już wystawiałem mandat? Nie wiem, co jest nie tak. Prawdopodobnie. Braci już wracają, to im dam spokój. Ktoś ma jeszcze zepsute światełko? Jeszcze... Dzień dobry. Jakoś mnie dzisiaj ludzie nie zaczepiali, żebym nie wystawiał mandatów. O, dzień dobry. Wystaw zaparkowanie i oświetlenie. I tu mamy też... Zaraz, tu czasem też się nie kopci? Tak, kopci się, więc... Parkowanie i oświetlenie, proszę bardzo. I lecimy dalej na lewo. I wszystko jest ok. Melduję zakończenie obchodu. Ok, między czwartą... O, tutaj jeszcze chyba ktoś ma światełko zepsute. Tak. Pyk, wystaw mandat za oświetlenie. Nikt jeszcze dzisiaj nie zaczepił. Pręść dealera od 4 do 4.20. Pozwala pan bezkarnie mu dealować? Widziałem, jak sprzedawał hasz dzieciakom. Ktoś jeszcze może to potwierdzić? A co, moje słowo to za mało? Zaraz mogę się nim zająć. Nie wiem, ile dostanę na minus z gangiem, ale możemy przystać. Dobra, droga wolna. Płynęło 15 minut. Ile dostanę na minus z gangiem? Prawdopodobnie dostanę, ale na plus z mafią. Plus 10 mafia, minus 10 gang. Więc wychodzimy... O, kuźwa. Z gangiem na minus 3. Dobra, czyli następnym razem trzeba będzie z gangiem dobrze żyć. Następnym razem trzeba będzie z gangiem dobrze żyć. Niedobrze. Czyli trzeba będzie robić trochę dla gangu. Albo ewentualnie dla jednych i drugich w momencie, gdy na przykład jest akcja, że oni nachodzą sklepy. W momencie, gdy oni nachodzą sklepy, to można nie podejmować czynności, ale za to dostanie nam się od tego komendanta całego. O, dzień dobry. Ja tu widzę parkowanie i oświetlenie. Dziękuję. Dobra, ten dzionek upłynął naprawdę nieźle, moim zdaniem. Dosyć szybko, bez większej spiny. Wstaw mandat za oświetlenie i parkowanie. Naprawdę nikt nas dzisiaj nie zatrzymał, żebym mu nie wstawiał mandatu. Nikt, po prostu nikt się nie sapał. Mega sprawa. Dobra, jak tam nasza stamina? Na plus jeden. Wszystko zrobiliśmy. Tutaj mamy stosunki. Minus 3 z gangiem. No, mówię, ten gang będziemy musieli troszeczkę podreperować. Czyli coś trzeba będzie zrobić dla gangu. Niedługo. O, widzę kolejny mandacik. Temu już wystawiałem. To on jeszcze nie odjechał? Lol. Dobra, dzień zaraz się skończy. Chyba już jadą po mnie. Czas wracać do domu. Już nie zjem kolejnego lunchu na koszt firmy. Więc już nie będę wydawał pieniędzy. To 30 kosztuje taki obiad. 30 dolców, a to jest naprawdę sporo. W sumie moglibyśmy wziąć w łapę te 30 dolców. Dobra, plus 10 mafia i 7 gang. Zobaczymy, jak wyjdziemy na końcu. No, z gangiem tylko wyszliśmy na minus. No, powiem szczerze, że tak średnio. Wykonałem normę mandatową. Wyrobiłem podwójną normę mandatową. Interweniowałem w sprawie złodzieja Ładamskiego.
Poprawnie interweniowałem podczas pożaru, poprawnie przeprowadziłem patrol całej ulicy i zapobiegłem zebraniu haraczy we wszystkich miejscach, dostałem wypłatę, więc hajs i policja się zgadza. Zgadza się mafia, nie zgadza się gang. Lecimy kolejny dzień. Dzień szósty, bon appetit? Co jest chyba z Włochami. Nie spać! Wystawiłeś wymaganą ilość mandatów. I wszystkie poprawnie, dobra robota. Dobrze patrolowałeś okolice. Co do interwencji, zapobiegłeś dwóm próbom ściągania haraczy. Dobra robota. Słyszałem, że zamknąłeś złodzieja w chłodni. Szefie, to nie tak. Szkoda grubego Majka. Wybieram resocjalizację. I to u samych korzeni zbrodni. Dopisuję ci plusa za odholowanie auta na czas. Dobra, na dziś starczy wyliczania. Kelly, może to twoje powołanie, jesteś idealnym krawężnikiem? Kto wie, może za 10 czy 20 lat zastąpisz mnie? Wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. Macie do wystawienia 12 dowolnych mandatów. Podwójna norma będzie ciężka. Tak, tak, nie ma opierdalania się. Burmistrz truje mi dupę. Mamy niskie wpływy z mandatu. I jeszcze jedno. Dostaliśmy cynk, że gang odbiera dostawy w twojej okolicy. Znajdź podejrzany wóz i zaraportuj. Nim zaczną sprzedawać dragi dzieciakom pod szkołami. Powiem w okolicach Lombardu na początek. Co się tak gapicie? To wszystko. Okej, okay. Mam nadzieję, że jak zaraportujemy, to nie będzie to minus dla gangu. No to dzisiaj 12 mandatów. Walię za cokolwiek, byle poprawnie. Dobra, na razie. Okej, okay, no to już mamy pierwszy na służbie. Tutaj mamy już pierwszy mandacik za oświetlenie. Pyk, oświetlenie, cyk, cyk. Mam nadzieję tylko, że nie będą truli dupy. Tu nic. Nic, o, nic na tej stronie ulicy, no. Ani światełko, ani oponki. A kto to tutaj stanął? Kto to tu stanął? Mandacik za parkowanie, proszę bardzo. I holowanko. I tutaj mamy mandacik za parkowanko. Pyk. Dziękuję. I już mamy 3. Coś jeszcze? Mandacik za... A, ten już wystawiłem. Mandacik za... Za co mandacik możemy jeszcze wystawić? Tu jest chyba... Nie, tu jest chyba... Centrala! Jakaś rozrubła pod moonwalkiem. Daj znać, czy potrzebujesz wsparcia. Przyjąłem. Co znowu? Wie pan, o co chodzi z tym zbiegowiskiem? Jak to o co? O to, co i mnie. Nie mogą kupić kawy. To jedyne takie miejsce w okolicy. A tu zamknięte. Pierwszy raz od lat. Może coś się stało? Chyba pan jesteś do sprawdzenia. My tu pilnie potrzebujemy kofeiny. Przed chwilą tamci dwaj się pobili. Bo tamtej się wepchał w kolejkę. Pogadam z Normą. Wiesz, gdzie mieszka? Po 625. O numer niech pan dopyta. Idę, napiję się w Hard Rick Cafe. Moonwalk zamknięte? Tu posterunkowy Kelly. Pod którym numerem mieszka Norma? No, właścicielka restauracji Moonwalk. A ma pan nakaz? Nie potrzebuję nakazu, chcę zamienić z nią słowo. Właśnie oglądam film, tam zawsze mają nakaz. Stary babsztyl, aż tu czuć formalinę. Jak pan mnie okłamie, obleję pana wrzątkiem z okna. Jak mi zaraz nie otworzysz, stara srako, to zastrzelę listonosza z twoją rentą. Jezu, pan jakiś wariat. Norma mieszka pod siódemką. To nie było trudne. Policja, możemy porozmawiać? Tak, proszę wejść, trochę bałagan. Dostałem zgłoszenie o rozrubie pod pani knajpą. Dwaj klienci pobili się przed wejściem. Jeden drugiemu wszedł w kolejkę. Ojej, aż tak? Tak, stoi tam kilkanaście osób. Powie mi pani, czemu lokal jest zamknięty? Mam kilku stałych klientów, ale nie wiedziałam, że...
Pochwal. Kilku? Serwuje pani najlepszą kawę w okolicy. Wiele osób zaczyna od niej dzień. Normo, możesz coś z tym zrobić? Potrzebuję spokoju na rewirze. Ale to nie takie proste. Na dzisiejsze popołudnie stolik zarezerwował niejaki pan Michelin. Czy Michelin? Więc zamknęła pani dla niego całą restaurację? Nie dla niego, przed nim. Nic już nie rozumiem. Pan Michel to krytyk kulinarny. Pisze recenzje do kilku gazet w mieście. Zmienia często pseudonimy, ale go rozpoznałam. Czyli odwiedzał już Moonwalk kilka lat temu, o mało nie doprowadził do zamknięcia. Pisał o kale, który kładzie się cieniem na Brooklynie. A to skur... Miał powody? W zasadzie to niezbyt. No, może coś tam było. Coś tam? A coś więcej? Nie ma o czym gadać, naprawdę. Normo, naprawdę nic takiego. Ale jednak... Szczur mu się zesrał do zupy. Jezu. O, dokładnie tak samo powiedział pan Misza. A potem wybiegł z krzykiem. To nic takiego, po prostu miałaś pecha. Na pewno teraz by do tego nie doszło. Piorun nie trafia dwa razy w jedno drzewo. Pogląda przez okno na Moonwalka. Mimo tego interes nieźle się kręci. Więc o co to całe zamieszanie? On nie może ponownie tak napisać. Wolałam zamknąć lokal niż go wpuścić. To Brooklyn, nigdzie nie jest na błysk. Ten szczur wciąż u nas mieszka. I nawet szczur boi się karaluchów. A firma dezynfekacyjna? Odpada. Jak klienci to zobaczą, pójdę z torbami. Mogę spróbować ci pomóc. Potrzebuję jednak kluczy do lokalu. Załatwię jakieś trunki, nikt się nie dowie. Naprawdę? Jak ja się panu wdzięczę? Coś wymyślimy. Najważniejsze, żeby lokal był szybko otwarty. To teraz telefon do speców od Robali. Pyk. Gówniany Karaczan? Słucham. Witam, z tej strony posterunkowy Kelly. Potrzebuję w trybie pilnym środków owadobójczych. Podam adres, najlepiej bez dodatkowych pytań. Ale obecnie nie mamy już nic na stanie. To czym bijecie w to plugastwo? Na pewno nie sarkazmem. Za dużo filmów? Ostatnie paczki poszły do Donat. Tu u nas w okolicy było tam bardzo źle. W pewnym momencie karaluchy wyszły do klientów. Figlarze z was. Moonwalk zamknięte? Muszę Aha, dobra. Kurde, może sprawdzę w takim razie w Donacie. Przy okazji. Mandacik za parkowanie. No, pan nie pisze, kurde. No co pan nie pisze? Odmów, kurde. Mam 12... Stary, mam 12 mandatów do wystawienia. Co to posrało cię? Panie posterunkowy, o co chodzi? Niech pan posłucha. Mamy dowód. Tak, a to ciekawe. Gdzie, tutaj? Znaczy nie my. Nie tu. No kurde. Wszystko pomieszałem. Gerard mnie zajebie. Ochłoń i jeszcze raz oddychaj. Mam powiedzieć, żeby pan zadzwonił. Do porucznika Jacobsa z DEA Baltimore. On powie, jak to było z grubym Mike'iem. Dobra, ale jak coś pokręciłeś... Nie, to ważne. Jeszcze dziś. Dobra, tu jest hydrant, więc kolega znowu do odholowania. Dobra, i tutaj jest samochodzik do wystawienia, zaparkowanie. I budka. Zobaczmy. Tu Kelly z Nowego Jorku. Z porucznikiem Jacobsem, proszę. Chyba agentem. Tak, agentem Jacobsem. Łączę. Tu Jacobs. Jack Kelly. Znamy się? W jakiej sprawie dzwonisz? Gruby Mike. Ten drive-by u was parę dni temu. Baltimore aż tak się nami interesuje? Mamy podejrzanych. Trochę ich zmiękczamy, bo nie chcą mówić. Baltimore, jesteście pewni, że to oni? Jeden się łamie. Mamy też pasującą broń. To dobre wieści. No nie wiem, słowo przestrogi. Tak? To nie Mike był celem. Tylko ty. Kurwa. No, nie wiem, kto to zlecił.
ale to jakieś polityczne sfery. Śmierdzi to na mile. Nie gadaliśmy jakby co. Dzięki. Muszę to jakoś zweryfikować. Kogo znam w Baltimore? A, Gibson. Dzwonię. Wydział zabójstw. Jack Kelly. Z porucznikiem Gibsonem, proszę. Tu Gibson. Tu Jack Kelly. Muszą kogoś zabić, żebyśmy pogadali? Coś tam się u ciebie pojebało troszeczkę? Troszeczkę. Staram się z tego właśnie wyplątać. Mam szybkie pytanie. Dajesz. Jacobs z DEA. Znasz? Przypadkiem znam. Można mu ufać? Czy sprzedajny skurwiel? Można, jak mnie. O, to zasiałeś ziarno niepewności. Ty kutasie. Dobra, żartowałem przecież. Dzięki za potwierdzenie. Spoko, potrzebujesz pomocy? Muszę sam to ogarnąć. Odezwę się niedługo. Akurat, cześć. Coś wiem, ale jeszcze więcej nie wiem. Dalej jestem na celowniku. Okej, notatka, notatka, kolejne notatki. Oczywiście wystawiamy kolejny zaparkowanie. Polownik. A kolejny mandat zaparkowanie. Pyk. I lecimy do donatu, bo w sumie tam mieliśmy cel. Pyk. Witam, podobno mieliście problem z karaluchami. Tak, to się zdarza. I jak sobie z tym poradziliście? Zmieniamy im dietę z fregańskiej na pestycydową. Jest spokój na kilka dni. Tygodni. A zostało wam tej trutki? Jasne, kupiliśmy na zapas. Zaraz przyniosę. Gdzie ona się podziewa? Już jestem. A mogę spytać po co to oficerowi? Mamy problemy na komendzie. Okej. Kolejny mandacik za parkowanie. I holik. Cyk. Zaraz, ten mandat już dostał, dobra. No to do dinera. Cholera, faktycznie jest zbyt czysto. Rozpyl środek. Rozsypuje środek. Kaszle. Kurwa, ale gryzie. Udał 15 minut. Fuck, jeszcze musiałbym zrobić coś dla Marka Roniarza albo dla... Kaszle. Ledwo oddycham, wszystko wiruje. Jeszcze kuchnia i spierdalam. Co to kurwa jest? Cześć, co tam trzymasz? Czy mówi do mnie ludzkich rozmiarów karaluch? A jak myślisz? Chyba nie zamierzasz tego użyć, co? W zasadzie to już... Posłuchaj, koleś. To nie jest kurwa takie proste. Nie możesz o tak ukatrupić żyjącej historii. O czym ty mówisz? Jesteśmy tak tutaj od setek lat. To się nie dzieje naprawdę. Mój pra, 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 pra. Upłynęło 10 minut. Pra, 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 pradziad, wykwit. Podczas bitwy o Long Island mieszkał w wychodku samego George'a Washingtona. Mówisz poważnie? Tak, niedaleko stąd zresztą. Czy wyglądam, jakbym żartował? Jego brat, Tyfus, w 1863 przeżył całe zamieszki w gaciach generała Johna Ewulla. Bez dwóch zdań. Najlepszy towar, jaki wciągałem. Nasza rodzina jest zbudowana na takich historiach. Jesteś pewien, że chcesz iść z tym do kuchni? Jednym sypnięciem wykonać Holokaust? Ale błagam cię, stary. Powiem kuzynom, żeby nie wyżerali ci sernika z lodówki. Ale obiecałem. Zakażesz szwagrowi wydłubywania ci resztek jedzenia. Śpisz z otwartymi ustami, prawda? Właścicielce, przestaniemy srać ci do popcornu. To już przegięcie. Niestety, ale złożyłem obietnicę właścicielce lokalu. Rozumiem. Naprawdę, nic nie mogę już zrobić. Ale... Nie no, rozsypujemy środek. Jesteś najzabawniejszym karaluchem, jakiego poznałem. To był trip. Ale mam swoje obowiązki. Rzeczywistość wzywa. Rozpyla środek w kuchni.
O kurde, zobaczymy jak... Płynę o kolejne 15 minut. Ja pinkole, ile to czasu trwa? Policja minus 3? Oddaję klucze, udało się? Tak, w zasadzie to tak. Żadnych dziwnych sytuacji? Nie, skąd to pytanie? A nic. Chciałem mieć tylko pewność, że poszło dobrze. W takim razie otwieram. Padnie o 3:30. Przekonasz się, jak mi poszło. Powodzenia, na pewno zajrzę. Otwarte, zapraszam wszystkich do środka. Tu centrala, złodzieje samochodów 621. Rozumiałem, jestem w drodze. Kurde, 621. Złodziej samochodów. LOL. No gdzie ten złodziej samochodów? Ej, to dlatego jest na minus chyba była policja. Dlatego na minus była policja, bo w trakcie rozmowy... Chyba tak. W trakcie rozmowy... Okazało się, że ktoś mi uciekł. Szlak. Irytujące troszeczkę to jest właśnie. Ej, cały czas z tej strony na dzielni. Panie Włazu, pan nie pisze. A panie, kurde, ja mam tutaj normę do zrobienia, co ty? Jesteś niepoważny? Dobra, jeszcze jeden mandacik i mamy normę mandatową zrobioną. Kurde, uciekł mi, ja pinkole. Dobra, norma mandatowa zrobiona, a nie sądzę, żebym był w stanie wystawić większą ilość mandatów, znaczy podwójną normę. Chociaż się postaram oczywiście. Jak będę patrolował. Ale mnie gryzie. Oho, już leci się sapać. Apówka? Nie ma żadnej apówki. Stary, podwójną normę chcę zrobić za 60 dolców. Dawaj, jeszcze jednego hot dogasa i lecimy. Tutaj mamy kolej... O, co tu się dzieje? Dobrze pana widzieć. Mamy małą prośbę, o co chodzi? Szukamy dziecięcego rowerka. Rowerka? Tak, czerwonego dziecięcego rowerka. Skradziono go dzisiaj rano. Gdyby go pan znalazł, proszę do mnie przyjść, będę tu czekał. Oczywiście zapłacimy. Zgódź się. Dobra, poszukam. Będę wdzięczni... Będziemy wdzięczni za pomoc. Ja wiem, gdzie jest ten rowerek. Tak, by the way. Wiem, gdzie jest... To ci tylko pół dnia. Kurde. No to powiedzmy, że normą mandatową jestem w stanie jako tako zrobić. Pół dnia. O, a co to się dzieje? Gang chce z nami współpracować? Panie Pustrynkowy, trzeba ochronić obywatelkę. Co się stało? Jeszcze nic, ale moja koleżanka od drugiej będzie stała obok monopolowego. Często ktoś ją zaczepia. To ja mam robotę... No dobra, zgódź się. Zobacz, co da się zrobić. Super. Będzie przed monopolowym koło drugiej. Proszę dopilnować, żeby nic się jej nie stało. Zapłaci panu po robocie. No świetnie. No świetnie. O drugiej, tak? Pod monopolowym. Nie wiem, czy się wyrobię, kurde, z tym rowerkiem, bo on jest na drugim końcu. Koło monopolowego. A zaraz, monopolowy jest tutaj. O drugiej, nie? Tu jest monopolowy, dobra. No to już poczekamy z tej strony, nie? Na ten monopol. Ja sobie zobaczę, czy mogę komuś jeszcze tutaj wystawić mandacik. Na przykład za światła, albo za oponki. O, za światło, proszę, proszę. Dzień dobry, oświetlenie. Mamy 19. Okej. Tu nic, tu będzie monopolowy, dobra. Tu wygląda jakby opony były. Pyk. Drugie na pewno, ok. Czyli możemy wystawić za opony. Są takie specyficzne ślady. Ogumienie, wystawił. Panie, pan nie pisze. Panie, ja mam podwójną normę do wyrobienia. Co pan, co pan, co pan? Cześć, przystojniaku. To ty będziesz moim obrońcą? Otwierdź. Zgadza się. Dobrze, kochany. To wejdź do monopolowego. Obserwuj mnie przez szybę, bo mi... Płoszysz klientów. Witam pana posterunkowego. Coś podać? Ja tylko na chwilę. Poza tym nie piję na służbie. W takim razie, po co pan wchodzi do monopolowego? Sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. No nic się nie dzieje. To dobrze. O kurwa, muszę iść. Pani nie jest mile widziana w tych okolicach. A pan posterunkowy niech się lepiej nie wtrąca.
Obrąb prostytutkę. Pani jest pod moją opieką, spadaj stąd. Glina Alfons? Nieźle. No i kurde, minus 10. Szepnę chłopakom, że się spisałeś. Gang 15. No ja pinkole. Dobra, teraz po rowerek. Czyli gang 15, to mi się podoba. Mam nadzieję, że za rowerek od gangu nie dostaniemy po łbie. A ten już jest zrobiony. Lol. Dobra, lecimy po rowerek. Co prawda mój... Jak tam w ogóle? 3:30 w moonwalk i rowerek. Dobra. Uuu, damy radę, damy radę, damy radę. Uuu, tutaj widzę, że mandacik za oświetlenie i za parkowanie się należy. Pięknie. Ten także holownik też się przyda. I ten mandat... O, jest i rowerek. Czerwony dziecięcy. Przyjrzyj się. Ma ślady białego pyłu na ramię. Spróbuj. Za ten proszek można iść siedzieć na 20 lat. Dlaczego pan liże mój rowerek? Idę po tatę. Tak. No to wpadliśmy. Co mi pan dzieciaka straszysz? Zostaw w spokoju. Nie, chciałem go niepokoić. Jeszcze raz cię zobaczę koło mojego chłopaka, to ci mundur nie pomoże, jasne? Ja myślę. Dobra. No to w takim razie gość postraszył, postraszył. Ale mamy rowerek. Dobra, hol. Mamy 23 mandaty, więc norma mandatowa zaraz powinna zostać wyrobiona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze tego zreportujemy. A, czemu ten nie jest scholowany? Czy tutaj widzę światełko? Widzę światełko. Ale to już jest wystawiony. Kurde, oni nie odjeżdżają w ogóle, no. Dobra, to jak 3:30, to pójdziemy sobie zobaczyć, co u normy się dzieje. I mamy 3:30. Cieszę się, że panu tak smakowało. Tak, zupa była wyborna. Sam George Washington byłby w niebo wzięty. Co do cholery. Ojej, naprawdę miło, miło z pana strony. Panie posterunkowy, niech pan zamawia. Zupa kukurydziana muła. Palce lizać. Grubas się nawciągał pestycydów. Miłego dnia państwu życzę i do zobaczenia. Ja też spadam normą. Widzę, że wszystko już się udało. Tak, byłeś wspaniały, oficerze. Jestem ci winna przynajmniej rurkę z kremem. Najpierw obowiązki. Lol. Rurkę z kremem. Rurkę z kremem. Lul. Rurka z kremem. Czajcie. Bimba humor. A wystawmy sobie tutaj. I mamy podwójną normę mandatową chyba zrobioną, prawda? Ile miałem wystawić na początku? 12 mandatów. Ja zaraportować podejrzany. O! Shit. Zawiem, zapomniałem. Nie, zaraportować. I co, znalazł się? Znalazł, ale mamy problem. W rowerku znalazłem też narkotyki. Może to rozwiąże ten problem? Przepnij oko. Też tak myślę. Gdzie możemy go znaleźć? Ma go dzieciak bawiący się koło sklepu Hi-Fi. Jesteśmy wdzięczni za te informacje. Mafia plus 10. O Jezu, gang minus 10. Ja pierdzielę. Tańczysz na granicy po prostu, Seto. Tańczysz na granicy. Wiem, nie zaraportowałem tego zasranego tego. Ajajajajajajaj. Nie zaraportowałem tego samochodu. Zapomniałem, totalnie zapomniałem o nim. Totalnie o nim zapomniałem. Tutaj też mamy mandat za oświetlenie i parkowanie. Okej. Okay. Dlatego mi wpadło na minus policja. To, zaraportować podejrzany samochód gangu w numerze rejestracyjnym NH401F. Informacje mogę dostać w okolicach Lombardu. Ale teraz to już chyba i tak nie dostanę w okolicach Lombardu tej informacji. Ale powiedzmy, że balansujemy, tak? Tak, na granicy takiej między gangiem a mafią. Więc powiedzmy, że to jako tako się udaje. Zapytamy u gangu. Jo, co tam, sierżancie? Coś w zastaw? Wpadłem sprawdzić, czy lewizny nie ma. Może masz coś na sumieniu. To chciałem słyszeć. No widocznie, ewidentnie trzeba było o wiele wcześniej ten samochód po prostu zreportować i tyle. Ja się za późno tym zająłem. Ajajajajajaj. Dogadamy się, co? W jaki sposób? Dam 20. Lepsza kasa w kieszeni niż w budżecie. A przyjmiemy. Niech dobra będzie. Dzięki, żegnam.
20 pieniędzy, zrekompensuje nam to trochę prawdopodobnie, jeżeli nikt się nie skapnie, to zrekompensuje, a nie powinien, bo żadnego tajniaka nie ma tutaj na schodach i tak dalej. Zrekompensuje nam to prawdopodobnie po wypłacie dostaniemy 25 za to, że nie zaraportowaliśmy samochodu. Więc no. Powiedzmy, że wyszło nawet ok. Oprócz tego samochodu, to ta mafia, gang. O, jest ok. Jest ok. Policja trochę lepiej, bo oczywiście na pierwszym miejscu stawiamy tutaj policję. Później możemy się dogadywać jakoś z gangiem albo z mafią. Ale wszystko jest w porządku, jak najlepszym. Jeszcze możemy wystawić mandacik. Jak już tak stoję i nie mam co robić, to mandacik się zawsze przyda. Szkoda, że nie mogę niestety wyrobić potrójnej na przykład normy mandatowej, bo wtedy to było wiele, 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 wiele lepsze. Tutaj chyba też opony są do wymiany. Sprawdź opony. Tak, ewidentnie oponki również. Uwłomienie, parkowanie. Proszę bardzo. Jak jest zbyt dużo ludzi, to nie warto brać w łapę, bo wtedy bardzo możliwe, że ktoś nas doniesie. Jeszcze ten. O, do domu. Dobra. Wstawimy jeszcze ten mandacik, zaparkowanie i lecimy do domu. Zobaczmy, jak wyszedł ten dzień. Raczej na plus. Z policją trochę dostanę po dupie. Minus 8 za policję? Za co? 15 gang. Fajnie. Tylko dlaczego tak dużo dostałem na minus od policji? Wyrobiłem podwójną normę mandatową. Nie zaraportowałem podejrzanego samochodu należącego do gangu. Minus 10. O, fuck. Wydział wewnętrzny miał na ulicy tajnaków, widział, jak biorę łapówkę. O, shit. A myślałem, że się nie skapną. No dobra, mam 20 w kieszeni, ale minus 10 boli naprawdę od policji. Minus 10 bardzo boli od policji. No trudno. Dobra, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.